Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film, który raz na samym początku pojawił się na moim kanale i pomyślałam, że czas, żeby to powtórzyć na drugą edycję. Mam nadzieję, że całkiem Wam się spodoba, mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię takie filmy. Mowa o sprzątaniu toaletki, moi drodzy. Nadszedł ten moment, gdzie po prostu trzeba tutaj zapanować nad tym nieogarem. Chciałabym pomyć, chyba widać, prawda? Chciałabym zacząć od pomycia wszystkich tych koszyczków, wyrzucenia wszystkiego. Zaraz to jakoś zobaczymy. Ja bardzo lubię takie filmy, bo po pierwsze nie dość, że motywują do po prostu do podniesienia się z kanapy i do posprzątania w swoich kosmetykach, to jeszcze zawsze dają Wam taki wgląd, co tam ktoś ma, może coś fajnego się podpatrzy. Ja to bardzo lubię. Zawsze właśnie jak są jakieś filmy od moich ulubionych dziewczyn na YouTubie, to są moje ulubione momenty, jak pokazują właśnie jakieś kosmetyki, mówią to jest fajne, to mi się sprawdziło, to niekoniecznie, zawsze to daje, wiecie, może akurat czegoś szukacie, może akurat coś byście chcieli sobie zakupić, także tutaj jest taka inspiracja. Także cóż, mam tego tyle. Tutaj nie mam, właśnie chciałabym jeszcze jeden taki koszyczek, ale powiem wam, że nie wiem, gdzie go kupić. Chusteczki, chociaż rzadko ich używam, to już jest sama końcóweczka, bo przeważnie używam tych właśnie nawilżanych. No i mam jeszcze takie luźne produkty, tu jakieś tusze. Dużo, mało, tyle ile potrzebuję, tyle ile chcę, tyle ile mam po prostu. Ja zacznę od tego, że wszystkie te rzeczy wyjmę z tych koszyczków. O, widzicie? No przeważnie ten. Oczywiście dzisiaj jest też dzień mycia pędzli, także to też zaraz zrobię. Zabiorę je, umyję. Mam pędzle, powiem Wam tak szybko, one takie brudowskie są, no ale... Zoiwa, przeważnie tutaj mam... Co ty jesteś? Real Techniques i jeszcze Hakuro chyba mam, tak, Hakuro. To są już bardzo stare pędzle, naprawdę one już mają około 10-12 lat, ale jak widać są w całkiem dobrej kondycji, tylko trzeba je umyć. Moje ulubione jajeczko, to jest akurat Beauty Blender, też zaraz umyję. Przeważnie myję przed używaniem, nie po używaniu, ten jest taki napuchnięty, bo przed chwilą był używany, tutaj mam nowy Real Techniques, ale powiem Wam, że ten różowy, czy on nie jest do podkładu, czy jakoś nie przeczytałam, on jest taki troszkę inny, ma dłuższe te włoski, taki bardziej pluszowy i powiem Wam, że on tak ciastkuje podkład, może on jest po prostu czegoś innego, poczytam o tym, ale tak, no i właśnie to trzeba wymyć, bo niestety ten koszyczek się najbardziej brudzi, także od tego zacznę. Wszystkie te rzeczy wyjmę. Dobra, idę to wyczyszczę, ładnie umyję i zaraz zaczniemy. Będziemy wszystko przecierać, układać i powiem Wam, co tu jest. Umyte, umyłam je po prostu, spryskałam je Cylitem Bangiem i potem je... Starałam się wyszorować gąbką, jak się dało najbardziej, one nie są idealne, no wiecie, no białe koszyczki, no to tak ciężko wyszorować. Tak naprawdę najłatwiej byłoby czyścić ten koszyczek, w którym były pędzle. Pędzle też zostały wymyte, także kładę je na takiej ściereczce na parapecie i potem otworzę okno, tak żeby one do jutra będą, ten Beauty Blender już nie jest świeży, dlatego tak wygląda. Następnym razem chyba kupię ten zwykły pomarańczowy, bo ten jakoś tak wypłowiał bardzo szybko, ale wszystko jest czyściutkie, pachnące, także niech tam sobie leży. Pierwszy koszyczek zostaje na te właśnie pędzle. I potem już nie pamiętam, co miałam. Potem miałam chyba, a no tak mniej więcej, tak jak leży. Mam jeszcze, słuchajcie, ściereczkę. Ta ściereczka jest nasączona czerwony grapefruit Zoflora. I chciałabym to wszystko poprzecierać. Powiem Wam, że nie ma sensu tego wycierać w środku. No bo co, potem i tak włoży się pędzel i to wszystko, a poza tym, i to wszystko znowu będzie takie same opruszone. A poza tym zawsze jest ryzyko, można jeszcze tutaj ewentualnie tak na zewnątrz tylko. Jest ryzyko, że jeżeli dotkniecie na przykład do pudru czymś mokrym, no to wiecie, zrobi się taka tutaj skorupka i będzie problem. Także jeżeli chodzi o moje pudry,
To jest mój najlepszy puder, po prostu to jest puder mojego życia, Laura Mercier. To jest ten transparentny, naprawdę sypki puder, najlepszy. Tutaj ma... O, tutaj ma... O, tak widać, to jest przezroczysty, także on oczywiście jest moim faworytem. Bronzer z MAC-a, matte bronze, po prostu ciemny on jest, ale jakoś nie jestem jego największą fanką. Mam też, mam go już tyle lat, ale tyle lat. Pewnie powinnam go już zutylizować, no ale... Następny to jest NARS Laguna, też matowy, bardzo ciemny. Bardzo ciemny, także on czeka, wiecie, na ten okres, w którym będę bardzo opalona, czyli mam nadzieję, że za rok. W tym roku to już nie bardzo. Ciężko jest te kosmetyki z Narsa, one mają taką jakby aksamitne te opakowania. Ciężko jest je wyczyścić, powiem Wam. Tutaj jest róż Nars Orgasm. Piękny, tak wygląda. On jest naprawdę fajny, ma takie złociste drobinki. Do tego mam jeszcze Becca, to jest rozświetlacz. Ale to też powiem Wam, że to też są takie kosmetyki, których rzadziej używam. On jest taki szampański, o. On jest ładny, intensywniejszy. Taki powiedziałabym, że może nawet nie na co dzień. Chociaż jeżeli ktoś lubi taki błysk, to czemu nie? Tutaj jest oczywiście legenda MAC Soft and Gentle. Nie jest moim ulubieńcem, no po prostu, tak Wam powiem w skrócie. Natomiast jeżeli chodzi o ulubieńców, to jest taki rozświetlający bronzer. Ale on jest fajny. Widzicie, on już ma dziurkę. On tak wygląda. On jest fajny, jak jestem, jak nie jestem opalona. Teraz będę miała brudną tą szmatkę, jak będę tak sobie mieszać. O. To jest odcień, to jest Brightening CC Powder Sunny Flash. Sunny Flash, czyli najciemniejszy. O, ciebie do tych bardziej lubianych. Physician Formula Deep Bronzer, bardzo lubiany. I Bajtery, to jest mały róż. Bardzo różowy róż, to jest odcień Sexy Pink, tutaj jest starte, więc tak mi się wydaje, że to tak się, o, widzicie, taki bardzo różowiutki róż. On jest bardzo fajny, tak naprawdę na policzku wygląda bardzo subtelnie. Do tego mam jeszcze w tym pierwszym, w tym drugim koszyczku, pierwszym z kosmetykami, mam puder, który Wam ostatnio pokazywałam, to jest podkład w pudrze z firmy, to ona się chyba nazywa Vita po prostu. Wypiekany podkład mineralny, taki w pudrze, bardzo fajny, tu jest taki odcień mój akurat, jak jestem opalona. Jego też odrobinkę delikatnie wytrę, bardzo fajny produkt, naprawdę genialny skład, same po prostu takie naturalne wyciągi, wiecie, jakaś lawenda, naprawdę, naprawdę już Wam o tym mówiłam, jest bardzo fajny i on jest leczniczy, bo on Wam wspomaga jakby walkę z niedoskonałościami cery, także o, tak pięknie wygląda, ciebie mój drogi tutaj położymy. I tutaj jest, to jest rozświetlacz Carolina Herrera, on jest bez opakowania, dlatego, bo opakowanie kosztowało drugie tyle, co sam rozświetlacz. A tutaj macie taką po prostu kasetkę, prawda? Ona jest troszkę jakby kremowa. Zaraz dotknę takim, tak, ona jest troszkę kremowa, przez to włoski z pędzla po prostu w niej zostają, ale pokażę Wam. O, widać w końcu, prawda? Przepiękny, bardzo subtelny efekt, naprawdę taki dzienny rozświetlacz, bardzo fajny. Tylko myślałam, że on będzie w pudrze, a on jest bardziej właśnie kremowy. Kolejne rzeczy. Czegoś mi tu brakuje? Coś mi tutaj... Nie wiem. Nie, może nie. Tutaj mam, słuchajcie, puder, którego jeszcze nie próbowałam. Chciałam go też z Wami przetestować, ale już testowaliśmy dwa. Te kosmetyki z Polski. Testowaliśmy puder z Vibo Photo Ready. Super rzecz, naprawdę. Kasetka, cztery kolory. Puder w kamieniu. Ekstra fajnie wygląda, bardzo ładnie matuje. Utrwala ten makijaż na długie godziny. Makijaż się naprawdę bardzo ładnie na nim wygląda po prostu. I ostatnio testowaliśmy też Vibo Photo Ready, to już jest puder sypki. Kolejna bardzo fajna rzecz, mam go nawet teraz na buzi. Mój absolutny ulubieniec, moi drodzy, Chanel Soleil Tan de Chanel, piękny bronzer w kremie, już niewiele go zostało, ale akurat jeszcze na te parę
miesięcy takich letnich, ale czekajcie, bo to położymy na spodzie. Beka to jest paletka, cztery różne rzeczy, dwa róże i, żeby Was nie oślepić, dwa róże. Najpiękniejszy bronzer, jaki kiedykolwiek miałam, bardzo taki jak masełko, naprawdę piękny był, idealny odcień. I do tego rozświetlacz, który mam koleżankę, która po prostu jest zakochana w tym rozświetlaczu. Jej paletka wygląda troszkę inaczej, bo ona właśnie wykończyła ten rozświetlacz. Może się zamienimy. Także tak, jedyny mankament paletki jest taki, że po prostu najmniejsze dotknięcie brudzi ją okrutnie. Ale to nic, o, tam jesteś, tam jest Twoje miejsce, moja droga. Też bardzo lubię puder Marc Jacobs. To jest nie puder, tylko bronzer. Jak widzicie, on też już dobijamy do dna. Fajny, taki ciepły odcień, naturalny. Jak jestem lżej opalona, to jest idealny po prostu. Więc ty. Paletka Hourglass. Ją też już mam kilka lat, powiem Wam, naprawdę kilka ładnych lat. Ale ostatnio znowu nabrałam takiej chęci na używanie jej. To jest odcień Ambient. Pokażę Wam, jak ona w środku wygląda. Puder, rozświetlacz, bronzer. Bronzer jest taki troszeczkę rudawy i on jest rozświetlający, ale naprawdę, jeżeli karnacja jest jasna, to wygląda pięknie. Tak tutaj odchylam, żeby sobie na spodnie tego nie nasypać. Kolejny koszyczek. Mam też dwa podkłady w Vibo Forever Better Skin. Słuchajcie, ten podkład jest genialny, jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na twarzy, jak się utrzymuje. Mam dwa, bo mam dwa odcienie. Także jakoś ostatnio rzadziej używam po tej konsultacji dermatologicznej, że on jest taki, jeżeli chodzi o skład, ale jeżeli chodzi o to, jak wygląda na cerze, no to wygląda super, tak wygląda po prostu pięknie. Mój absolutny ulubieniec, miłość mojego życia, Dior Backstage, to jest akurat odcień 2WO albo 2W0, 2W0 pewnie. Uwielbiam, to jest niby ten podkład, który, wiecie, to jest na twarz i na ciało, jeżeli jakieś takie pewnie artystyczne makijaże się wykonuje. Kolejny ulubieniec od lat, to jest też w miarę świeże opakowanie, Biter Brightening CC Serum, to jest odcień Sunny Flash, uwielbiam. To jest jako taka baza przed podkładem, naprawdę super rzecz. To też kiedyś, pamiętacie, z Wami to kupiłam. Code 8, Day to Night. To jest podkład, który jest bardzo ciemnym podkładem i jest troszkę, o, widzicie, specyficzny, bo ma taką pacynkę. Ale jest to podkład nadal. Natomiast bardzo fajnie wygląda. Nie robi, kryje, ale nie robi takiego, wiecie, takiej ciężkiej maski. Także fajna rzecz. No i oczywiście miłość drogeryjna, Bielenda Wege Illumi czy Flumi? Illumi. Fluid mineralny w każdym razie, tak. Fluid mineralny, rozświetlający, ten z sokiem z truskawki, to jest odcień 03, mam gdzieś jeszcze 02. Super, naprawdę super, jeżeli chodzi o drogeryjne rzeczy, to ten jest super. Ostatnia rzecz, tutaj mam, wiecie, takie, jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. Ten jest teraz taki na pograniczu, to jest nowość, który kupiłam za punkt, który dostałam za punkty z Butza, także na przetestowanie i powiem Wam, że mam go dzisiaj na buzi, on wygląda bardzo fajnie, ładnie kryje, bardzo naturalnie, daje efekt takiego rozświetlenia zdrowej, fajnej cery, także naprawdę powiem Wam, że nigdy go nie używałam, to jest YSL Tuszek Lat, ale on jeszcze jest taka wersja, czy tam to jest jakaś matowa, czy jakaś po prostu, nie wiem, inna, z czarnym paskiem, a ten jest złoty i to jest rozświetlający, bardzo fajny. O, i tutaj mam jeszcze jeden BB, CC, nie, BB, tak, to jest Purito. Natomiast słuchajcie, to jest ta nowa wersja takiego kremu CC, który jest, myślę, że słynny. Natomiast słuchajcie, co mi nie odpowiada, to, że ich odcień, kolorystyka jest po prostu, ja nie wiem dla kogo, bo dla mnie ten to jest 23, on jest siny, on jest po prostu dla mnie siny i on niestety mi nie pasuje przez kolor. Ale oczywiście go trzymam, no bo te kolory to się zmieniają na twarzy, także liczę, że będzie taki moment znowu, że
Może będzie pasował. Dalej, co my tu mamy? Boże, ile tego jest. Słuchajcie, mamy korektory. Przejdźmy do korektorów. Banana Lowlighter z Rodial. To jest bardzo fajny korektor pod oczy. O, naprawdę fajny. Takie rzeczy to warto kupować na promocjach, powiem Wam. Ale naprawdę jest bardzo dobry. Nie wchodzi tak bardzo w zmarszczki. Kolejna rzecz, Heian High Definition. To jest też taki modelujący rozświetlacz. On jeszcze, korektor rozświetlający do twarzy i pod oczy. On jeszcze też nie został przeze mnie tak bardzo przetestowany. Czekam razem z tym jaśniejszym pudrem z Lovely, bo on jest bardzo jasny po prostu. Dlatego, ale liczę na to, że będzie ok. Dalej, następna rzecz, Heian, to jest też korektor mimiczny, wypełniacz zmarszczek. Powiem Wam, że on się, on może nie daje takiego efektu dużego krycia, czy jakichś takich naprawdę dużych zmian, ale całkiem fajnie wygląda pod oczami i tak bardzo nie wchodzi w różne zmarszczki mimiczne, także o, tak wygląda Heian, proszę bardzo. Takie niegłupie opakowanie. No i oczywiście klasyk. Klasyk, który też już jest ze mną wiele, wiele lat. Korektor Shape Tape Tarte. Korektor bardzo, powiedziałabym, kryjący. Bardzo, bardzo kryjący. On ma ogromną, ogromną ma tą pacynkę. I słuchajcie, no to jest po prostu legenda. Różne firmy robiły różne jakieś, wiecie, duplikaty tego, repliki. Takie rzeczy, ale no myślę, że ten jest najlepszy z nich wszystkich. Jako, nie wiem, nie pamiętam, jak go chyba zamawiałam na ze Stanów chyba po prostu, jakoś tak. Także klasyka gatunku, kolejna klasyka gatunku, powiedziałabym, że i w Polsce znany, uwielbiany Maybelline. To jest Instant Anti-Age, to jest taka jakby gumka wymazująca wszystkie niedoskonałości i cienie pod oczami. Jedyna rzecz, która mi w tym która mi w nim nie pasuje, jest to ten aplikator, ta gąbka jest taka trochę kruta. No ale tak mamy, staram się. Tak wygląda, ale jest naprawdę bardzo fajny, bardzo, ja, on mi się kończy, kupuję kolejny i zawsze mam go po prostu gdzieś tam na wszelki wypadek. Co dalej? A oczywiście też następny bardzo dobry korektor, ale powiem Wam, że to jest korektor, którego po prostu nie da się wykończyć, naprawdę. To jest odcień Medium 20 It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Naprawdę on jest bardzo kryjący, bardzo kryjący. Możecie go używać pod oczy, możecie oczywiście wszystko nim zakryć, on naprawdę zakryje wszystko, naprawdę. I ja mam wrażenie, że on się po prostu nie kończy. On jest wodoodporny niby, niby przeciwstarzeniowy, także wiecie, naprawdę fajny. Jakoś tak się nie ciastkuje na twarzy, a naprawdę dobrze wszystko przykrywa. Także to jest korektor na lata, na lata. Mam kilka kredek do oczu, które na przykład były w kalendarzu, w kalendarzach adwentowych. Głównie one tam stamtąd pochodzą. Charlotte Tilbury to jest taka złocista kredka do oczu, powiem Wam, że fajna, miękka, można na całe oko nałożyć, ładnie, ładna taka rozświetlająca, ale nie jest taka tandetna, nie jak to nie, te takie brokatowe, ona nie jest właśnie taka brokatowa, ale jest rozświetlająca. Tą kredkę dostałam do jakichś zakupów, kupiłam kiedyś szminkę, do której później przejdziemy z Codate i była akurat promka, dawali po prostu kredkę do oczu. I fajnie, bo ona nie jest czarna, tylko to jest kolor mocha. Także taki odcień, o, brązowej czerni. Ciemniejszy taki brązik, ładnie się rozciera. Można sobie jakoś tam zaakcentować oczko, jeżeli ktoś lubi. Także to mam na pewno. Ta Charlotte, kolejna z Charlotte, bardzo ją lubię, powiem Wam, ona też była w kalendarzu. To jest Barbarella Brown. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna kredka. Mogłabym je wszystkie zaostrzyć. No to zaraz to zrobimy. Ta jest, o tutaj jest na dole, ona jest jeszcze ciemniejsza, widzicie? Ale nadal jest to brąz, także to też jest fajne. I tutaj mamy, to też kolejny brąz. Z Bajtery. Ta też była w kalendarz. Ojejku, ta jest taka po prostu jak masło. Ona aż jest taka trochę błyszcząca. To
pewnie nie będzie widać, ale musicie mi uwierzyć, że taka jest. I to jest ta sama czarna. Stack de... Ojejku. No. Jest, tu jest czarna. Ta. Jest jak masełko, po prostu jak masełko. Ją też trzeba zastrugać. Zobaczymy. Which one? Which one? Sorry, I missed what you said. Dobra, wyłapał coś. Tusze. No, z tusze to też tutaj mogę być zadowolona z mojej kolekcji. Słuchajcie, te dwie nowości. Eveline Cosmetics. Fajne, one nawet są podobne, mają opakowania. I Vibo Burleska. Vibo Burleska jak najbardziej Wam polecam. Delikatny, co, taki dzienny makijaż. Mam go dzisiaj na oczach, chyba nic nie widać. O. Tak, Vibo Burleska, mam go dzisiaj na oczach. Całkiem fajnie wygląda, muszę Wam powiedzieć. Całkiem fajnie się go używa i fajnie się utrzymuje. To jest tusz, na który tak bardzo czekałam, z Bajtery. On jest genialny, ja go jeszcze nie otwierałam. On też jest z kalendarza adwentowego, także... ale już go miałam kiedyś wcześniej. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. O, Bajtery, proszę bardzo. To jest naprawdę jeden z najlepszych, jakie w ogóle używałam w swoim życiu. I kolejny taki bardzo, bardzo dobry, Too Faced Better Than Sex. Świetny tusz, naprawdę. O, tak wygląda. On ma fajną, dużą szczotę. Duża po prostu. O, to już jest końcówka tak naprawdę tego tuszu, bo ja go chyba najczęściej teraz używam. Także tak. To jest mój absolutny ulubieniec, też już kilka razy do niego wracałam. Kolejny tusz, do którego... No tak, tu mam same takie perełki. O, moment. Kurier przyniósł paczkę dla Jurka. Cześć, chłopaku. Także tak, kolejny tusz L'Oreal, też Lash Paradise się nazywa, też tusz, do którego wracam już, wróciłam już 158 raz. Duża, fajna szczotka, naprawdę... To Siri mi się cały czas włącza. Naprawdę też jest godne polecenie. To też już jest końcóweczka, także te dwa niestety już niedługo wyfruną, ale mamy kolejne. I co ja tu widzę? A, no i oczywiście jedna jedyna rzecz do brwi, czyli Anastasia Beverly Hills. Duo w pudrze. Bardzo, bardzo fajny. To jest odcień Medium Brown. Jeżeli chodzi o szminki, to troszkę przyspieszyłam tutaj, przetarłam je i ustawiłam sobie przed sobą i chcę Wam pokazać na swatchach tak naprawdę, na tym co już zrobiłam, te, które, czekajcie, te, które już powinniście znać, czyli te trzy, które były w kalendarzach adwentowych, to jest, czekajcie jak ja to trzymam, to, to i to trzeci, to jest Bajtery numer 10, numer 9 i numer 2. Ten jest bardzo fajny, powiem Wam. To są matowe szminki, długotrwałe. Nie widzieliście mnie jeszcze w czerwieni chyba. Ale gdybym miała iść gdziekolwiek, na przykład na jakąś imprezę, a na przykład polecić komuś najtrwalszą, najładniejszą czerwoną szminkę, to bym powiedziała o tej Huda Beauty, słuchajcie, kolor odcień Heartbreaker. Piękny, po prostu piękny, to jest ten głęboki, nasycony, piękny, naprawdę piękny odcień czerwieni, który jest matujący, ale on jest taki satynowy na ustach, on się będzie bardzo długo trzymał, on nie wysusza, on się nie zetrze, naprawdę przetestowane na różnych imprezach, jakieś tam... filmowych, czy na weselu i pięknie naprawdę całą noc wytrzymuje, nie trzeba go poprawiać, a wręcz bym powiedziała, że nie można go poprawić, tylko trzeba go najpierw zmyć dokładnie, poczekać chwilkę i nałożyć drugi raz, dlatego, bo jeżeli położycie warstwę na warstwę, tak jak to w przypadku niektórych właśnie tych szminek matowych, no tak się dzieje, tak po prostu, to on... ściastkuje się, po prostu będzie wyglądał fatalnie, tak, nie nałoży się, także trzeba go zmyć i dopiero potem położyć, a tak naprawdę mówię Wam, że to jest na cały wieczór kolor, także ten i tutaj to są odcienie, w których, o, tak Wam ze bliska powiem, to są odcienie, w których najczęściej możecie mnie zobaczyć, o, sięgnęłam, MAC, tutaj od tej strony będziemy pokazywać, to jest MAC Angel. Następny Codate, to jest Glaze, to jest jakby taki lakier do ust, tutaj ten drugi. Następny to jest oczywiście trzeci od tej strony, to jest NARS Orgasm, mój numer jeden z całego życia po prostu. Dalej to jest AM to PM Code 8, to jest odcień
Spin City, to jest taka kredka. Powiem Wam, że ona ma bardzo fajny odcień, to jest ten tutaj. Ma bardzo fajny odcień i jest fajna taka nawilżająca. Nie jest jakaś długotrwała, ale te wszystkie tak naprawdę takie błyszczące rzeczy, one nie są jakieś bardzo długotrwałe. Kolejna tutaj matowa, o, to jest tutaj, to jest numer 100 z Diora. Też bardzo fajny odcień. I ostatni, szminka z kalendarza adwentowego. Jakie barwy po prostu wojenne. To jest Charlotte Tilbury Pillow Talk. Bardzo popularna, bardzo dobrze znana. Jeszcze tutaj na dole mam, to jest taki balsam nawilżający Lano Lips. W Butcie go kupicie, w Polsce też go chyba kupicie w Sephorze. Także tyle, moi drodzy. Powkładam sobie jeszcze te szminki do ostatniego koszyczka. Więc tutaj macie rzut na moje biureczko. Już postawiłam z powrotem perfumy. Proszę, tak wyglądają z bliska moje i Jurka. Powiem Wam, że dostaliśmy ostatnio te próbki. To jest Carolina Herrera. Naprawdę ten zapach jest przepiękny. Przepiękny. Bardzo często też pytacie o ten obraz. Słuchajcie, to jest plakat z AliExpress. Naprawdę. On ma chyba 2 lata. To jest tak jakby plakat na płótnie. On przyszedł po prostu taki zwinięty w rulonie. Nic nie przyszło zniszczone, wszystko było super i on naprawdę robi super efekt. On mi się bardzo podoba, bardzo. Szczególnie w tej czarnej ramce, naprawdę. Także jeżeli chcecie, to szukajcie tam. I tutaj, proszę bardzo, mój mały pomocnik nadal leży. O, i czyż nie wygląda to lepiej? Prawda? Czyściej, wszystkie te rzeczy są czyste. Tutaj jeszcze jest koszyczek oczywiście na pędzle, ale one muszą sobie wyschnąć, więc jutro. Ile to będzie w takim stanie, to nie wiem, ale aż przyjemniej otworzyć taką szufladę, gdzie wszystko ma ręce i nogi, jest poukładane i wszystko jest czyste. Dobra, moi drodzy, także posprzątane, plan na dzisiaj wykonany. Mam nadzieję, że coś tutaj podpatrzyliście, co Was zainteresowało. Ja uwielbiam, tak jak już mówiłam, ja uwielbiam takie rzeczy po prostu podglądać, patrzeć, co inni mają. Zawsze można znaleźć coś dla siebie, jakieś inspiracje, albo chociaż wiecie, pójść potem, zobaczyć w sklepie, czy to rzeczywiście jest takie fajne, jak ktoś się zachwyca. Zawsze lubiłam właśnie z koleżankami, na przykład przed jakimś wyjściem, jak się razem zbierałyśmy, to wiecie, każda wyjmowała swoje rzeczy i patrzyłyśmy, a to masz, a co masz, a to pokaż, a daj spróbować. I to zawsze było fajne, wiecie, tak się zawsze poznaje nowości, no taka prawda. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za towarzyszenie mi podczas tego żmudnego procesu. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.